Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach dysponuje dwoma nowymi pojazdami. Jeden pojazd to Kia Sportage z napędem na cztery koła, skrzynia automatyczna, 1,6 benzyna. Jest to pojazd przeznaczony dla Wydziału Prewencji. I drugi pojazd to quad z napędem na cztery koła marki Segway, pojemność 600 cm sześciennych. Również będzie pełnił służbę w Wydziale Prewencji tutejszej komendy. Funkcjonariusze z prewencji mieli już okazję wypróbować quada podczas różnych akcji. Quad już był wykorzystywany do służby podczas działań przed świętami, bo przeprowadziliśmy ten pojazd już w grudniu, wspólne patrole ze strażą pożarną, ze strażą leśną, wykorzystywane przy ostatnim zagrożeniu powodziowym, była patrolowana linia brzegowa Wisły i innych rzek na terenie powiatu. Na zakup sprzętu wsparcia udzieliła gmina Kozienice. Przede wszystkim wsparcie finansowe na zakup kłada, na zakup samochodu. Oczywiście także na dodatkowe patrole, to jest około 200 tysięcy złotych. Co roku wspieramy policję, dlatego że bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny to wspólny cel i gminy, i policji, dlatego działając razem osiągamy lepsze efekty. Pojazdy poświęcili kapelan policji w Kozienicach ksiądz Tomasz Pastuszka i proboszcz parafii Świętego Krzyża ksiądz Dariusz Sałek. Na oficjalnym przekazaniu nowego sprzętu byli także m.in. zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień, burmistrzowie i wójtowie z terenu naszego powiatu oraz starosta kozienicki Krzysztof Wolski.